Cześć, z tej strony Konrad z redakcji gamemusic.pl. Przygotowaliśmy ten tutorial w ramach akcji marki Asus ROG for Creators, w której motywem przewodnim jest produkcja muzyki. Akcji, w której do wygrania będzie taki sprzęt, ale trzeba będzie najpierw stworzyć muzykę. Zakładając, że główna część będzie tutaj, bo już podzieliłem sobie projekt tak, żeby mieć mniej więcej jak idzie narracja w animacji, czyli mamy wstępik, pierwsze logo ROG, później mamy część pierwszą, w której tak powiem akcja jest, ale nie jest aż tak zapalczywa jak w drugiej części. Druga część to jest ten nasz fight i później mamy jeszcze raz logo ROG, całą akcję ROG for Creators i zakończenie, zejście do ciemności. Więc spróbuję od tego miejsca coś zbudować i później nadbudowywać do tego. Więc na początek może spróbuję jakiś loop stworzyć i parę syntów do tego dołożyć, bo jakaś tam wizja mi się mniej więcej już kojarzy, ale jeżeli chodzi o bębny, zacząłbym od tego kika. I tak wiem, to nie jest może najkoszerniejsza metoda, żeby pracować w ten sposób, ale będzie to przynajmniej ładniej wyglądać w sesji. Także nasz kik już jest zaimportowany. Wydaje mi się, że powinien być krótszy, bo będziemy basem budować tutaj, syntetycznym basem będziemy budować cały low, więc potrzebujemy kika tylko i wyłącznie po to, żeby nam uderzał ładnie na początku. Ja nawet nie wiem, czy nie przesunę troszeczkę startu, żeby mieć od tego miejsca. I ponieważ zaczynamy na offsetie, zrobię delikatny fade-in, żeby nie mieć klika chamskiego na starcie, więc to już powinno być ok. Werbel. Wydaje mi się, że z trzech werbli maksymalnie zrobimy jeden werbel i to wystarczy w zupełności. No i to już będziemy mieć jako werbel. Całkiem ładny zresztą. Można go... Posłuchajmy. Wydaje mi się, że... taki werbel może być jak najbardziej odpowiedni. Na wszelki wypadek te rzeczy sobie zgrupuję, zwinę i wymiutuję. Więc to pójdzie na samą górę. Więc mamy... Tutaj będzie jedynka. Wydaje mi się, że ten werbel nawet mógłby być dłuższy. No i dobra. Czyli co potrzebne będzie, to powiedzmy ten werbel, żeby tak sobie uderzał po swojemu. Tu mamy 2, 3, 4 takty. Dobra. To powinno styknąć z basem. Na razie z kikiem to się zrobi coś prostego, czyli też nie bez jakiejś mega kombinatury. Wydaje mi się, że coś takiego powinno styknąć. Jako startowy loop. Zalupujmy i jakaś wizja by się przydała do tego. Bo tempo się zgadza, tylko ja nie wiem, czy aż tak gęsto będę chciał kika. Więc może te usunę na razie. Pojedyncze. Myślę, że może być. Zobaczmy. Nagrywa. Dobra, to teraz do tego jakieś szybkie hi-hety. Nie wiem, czy będę jakoś mega kombinować z tymi hi-hatami. Po prostu wezmę jakiegoś loopa hi-hatowego, bo tu nie ma większego znaczenia na tym etapie. Lupy. Loops, basslines, drum beats. No ja myślę, że te hi-haty jedno i drugie. Zacznę od tych.
I tak, te są za szybko, tak? Czyli. Trzeba będzie parę rzeczy zmienić. I hi-hety. Ok, i jeszcze może jakieś zwykłe cykacze by się przydały. Drum loops. Wystarczyć. Czyli mamy jakąś tam, jakiś tam lupik zrobiony. Te rzeczy zgrupujemy, zwiniemy i od tego można zacząć budować. Jedziemy. I ja bym sobie to przerzucił tutaj w końcu, żeby wykorzystać zephyrosowy multitouch. O właśnie, no złap mi to, zarąbiście. I teraz tak, patrząc na dolną stronę ekranu, mam teraz otwarty piano roll. Utwór chcę zrobić w Fismol, więc zmienimy sobie parę ustawień. Także skala, F sharp minor. I teraz mam już klawiaturę tylko i wyłącznie w tej tonacji. Zobaczmy gdzie. Myślę, że tutaj możemy zacząć, więc dwuklik, jakąś nutkę bym sobie wprowadził. To powinno być dłuższe. Command J. A możemy sobie nawet zacząć w ten sposób. Może wyżej? Nie chcę zaczynać na idealnie. Dobra, zobaczmy po prostu od fiska, albo nawet niżej. No, wymaga to trochę przyzwyczajenia, ale można fajnie pracować z długością nut. Ok, zaczynamy od tak naprawdę niczego w tym momencie, ale przerzućmy sobie instrument i zacznijmy kombinować nad barwą. Zróbmy bas trochę ciekawszy. Głosów unisono. Dam 3, ale... I może dorzucę do tego stateczny flanger. To jest jakiś początek, więc wrzucę do tego
Fosiona, bo Fosion to jest bardzo, ale to bardzo fajna wtyczka. Więc zduplikuję sobie te traki. W ten sposób najlepiej. I teraz tak, wyłączmy tak. Internal sequencer, nie, host mode, wyłącz sequencer. I po prostu będzie mi to odgrywać tak jak chcę. I mogę nawet odpalić arpeggiator. Wyłączę wszystko, żeby tylko mi grał na tej nucie, na której chcę. Tutaj bez znaczenia. To mam za głośno. Tutaj mi się przyda chyba w końcu ten kick, albo zrobię jakiś inny. Weźmy nowy kick, stwórzmy, który będzie fajnie dropił w klimatach troszkę jakby 808, ale to nie będzie 808, bo ja już 808 w muzyce popularnej żygam, ile można. Śledźcie kolejne filmy, a my pomożemy wam wykonać zadanie konkursowe, czyli stworzyć muzykę pod animację Reignite, która jest animacją promującą społeczność Republic of Gamers.